Stacja pierwsza. Pan Jezus przed sądem. Arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało, wielu fałszywych świadków. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, uplotszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Piłat rzekł: oto człowiek. Gdy ujrzeli go arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Stacja trzecia. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy za nas wszystkich. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, którym sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi. Gdy go wyprowadzali, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, aby się nam podobał, wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Stacja siódma. Drugi upadek Pana Jezusa. On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Stacja ósma. Pan Jezus poucza jerozolimskie niewiasty. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Stacja dziesiąta. Pan Jezus szat obnażony. Żołnierze wzięli jego szaty i podzielili je na cztery części. Wzięli także tunikę. Mówili między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak właśnie miały się wypełnić słowa Pisma. Stacja jedenasta. Ukrzyżowanie Jezusa. Arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: innych wybawił, siebie nie może wybawić. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje.